Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie i witam was w kolejnym odcinku z LoL'a. I w tym momencie możecie się zastanawiać, dlaczego znowu odcinek z LoL'a w końcu już był, w poniedziałek. No i powiem wam, że kiedy oglądałem sobie ten poniedziałkowy odcinek, zdałem sobie sprawę z tego, co robię i w summa summarum nie pamiętam, żebym tak się zachowywał, no ale było to ewidentne, że byłem strasznie toksyczny. Może nie byłem toksyczny, że tak powiem, publicznie, nie pisałem nic w czacie, ale rzeczy, które mówiłem o tych osobach, którym no nie szło, no ewidentnie nie szło, ale każdy może mieć gorszy dzień i ja tutaj nie mam prawa mówić o kimś tak czy inaczej, bo ja też nie grałem perfekcyjnie dobrze, tak? I zdałem sobie sprawę, że no, jaki ja przykład po prostu daję takim zachowaniem. To nie jest gra taka jak Postal. W Postalu, jak ja sobie po prostu robię, że tak powiem, robię sobie jaja, tak? Bo to nie jest gra na poważnie i też ja do niej tak na śmiertelnie poważnie nie podchodzę po prostu. Jak robię różne niewybredne komentarze, to jest po prostu związane z materiałem źródłowym. Ja nie mam tam na, że tak powiem, moim celem nie jest obrażanie niczyich uczuć. I to nie są rzeczy, które bym powiedział naprawdę i które naprawdę myślę, jeśli tam robię jakieś niewybredne komentarze. W każdym bądź razie, postanowiłem po prostu, że zmienię swoje zachowanie troszeczkę na LoL-u. Że będę się starał lepiej, że będę starał się lepsze podejście mieć, bo to jest wszystko tak naprawdę kwestia, wiecie czego? Nastawienia. Głównie nastawienia waszego nastawienia i tak się albo wygrywa, albo przegrywa gry, więc spróbuję też być bardziej nastawiony, powiedzmy to optymistycznie, pozytywnie do gry i będę się po prostu też bardziej starał, żeby jak najlepszy przykład dawać, po prostu. No, w każdym bądź razie, na chwilę się tutaj zamyśliłem, przepraszam was bardzo. To był długi, długi dzień, powiem wam szczerze. I dlatego tak i cicho się zrobiłem. Nie udało mi się mu pomóc. Nie mogłem tu nic praktycznie zrobić. Fizz przyszedł i posprzątał. Nawet jak użyłem heala. O Jezu, znowu? Nie umiem gankować za dobrze. Co nie zmienia faktu, że ten Fizz tutaj troszeczkę robi taki babysit. I to będzie problematyczne później. Ja na razie nie kupuję nic. Poczekam sobie do BF-a. No i tak widzicie, tak to wygląda. W każdym razie, no mówię, będę starał się, że tak powiem, troszeczkę lepiej, tak? Troszeczkę bardziej się będę starał zachowywać godnie. O, tak to nazwijmy, bo nie wiem. Powiedzcie mi, czy ja naprawdę jestem taki
Już ostatnio grałem z jednym kolegą i teraz mi cały czas mówi, że ja wrzeszczę. No, może faktycznie wrzeszczę, no. Muszę się nauczyć, bo powiem wam szczerze, ostatnio z tym LoLem to jest tak, ja nie pamiętam kiedy to nastąpiło, że ta gra przestała mnie bawić, a zaczęła mnie denerwować, zaczęła mnie frustrować po prostu. I to nie powinno tak być, bo ja wiem, że tutaj się przegrywa i jest często ta gra tak jakby niesprawiedliwa strasznie, no ale ojej, no to wszystko zależy od ciebie, tak samo jak od teamu. To nie jest tak, że to tylko i wyłącznie team, tak? To jest zbiorowy effort, tak zwany. Jestem ciekawy, czemu Ashe stoi teraz AFK? Nie wiem, co się stało. Aha, ma chyba problemy jakieś. Nie zdziwiłbym się, jakby to nie był Bugs Plague, tak jak ja miałem przed chwileczką. Bo miałem Bugs Plata przed chwileczką i to też było bardzo, bardzo niefajne. Zawsze jest problem. Powiem, że nie idzie aż tak źle, to znaczy no, dwa trupy. Jeden trup tutaj na dole, ale głównie tylko i wyłącznie z powodu no, tego co się wydarzyło. No tu jest ten. Ojej, nie ma many. Mana mi się skończyła. Fatalnie. Fatalnie, fatalnie. Mana mi się skończyła. Ojej, zginąłem. Zginąłem. Dwie asysty dostałem. Dobra, mam swojego BF-a, dwa health potiony. O jejku, no za długo tam zamarodziła, niestety. Stanowczo za długo. No idzie mu w sumie dobrze, on ma dwa kille, nie udało mu się jakoś je zdobyć, nie wiem jakim cudem. Po prostu wolej w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale dobrze, dobrze. Mi za to idzie fatalnie farma znowu i to jest też coś, nad czym muszę ostro, ostro pracować. Co nie zmienia faktu, że byłem troszeczkę wybity z rytmu przez Aszkę. No ale tak to jest, no prosił w czacie, bardzo grzecznie prosił, że chce iść w dżunglę, bo nie gra supporta. Mastery po prostu sobie zignorował to, prośbę jego. I tak teraz to wygląda jak wygląda i wcale sobie aż dobrze Master Yi nie radzi w sumie. Przynajmniej moim zdaniem. Ale nie ma tego złego, co by na drugie nie wyszło. Idzie najwyraźniej w Sate'a, więc można mieć nadzieję, że później będzie dobrze bił, bo na tym to polega. No, duel z tym. Widzę, powinien wygrać. No, 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 no. Ojejku, jeszcze jeden autoatak. Ojejku. Zawahał się w pewnym momencie, wydaje mi się. I nie wypuścił tego autoataku. Ona tam puściła strzałę, ale niestety ta strzała nie trafi. W złym kierunku. W złym kierunku, niestety. W tym kierunku puściła tą strzałę. Bo w sumie trafiłaby go, bo on stał prawdopodobnie pod tą drugą wieżą. Więc niepotrzebnie zmarnowała, tylko zamarudziła ulta, który by nam się przydał.
który by nam się przydał prawdopodobnie za momencik może. Ale cóż. Dariusz sobie jakoś radzi, chociaż ma dwa deady. Kolejny dead. Ale aha. Kill za killing bez asysty dla niego, dobra. To nie jest źle. 4-8. My sobie jakoś dajemy radę, w miarę coś tamtego. Bo oczywiście Blitza się boimy, bo Blitz jest trudnym przeciwnikiem. Master i podejście drugie na Fizza. No ten Fizz jest w dżungli. I taksuje, tak zrobi, widzę. Sobie tutaj poczekałem. Niestety musimy coś zrobić z tym, bo... Bo to nie może tak być, że my sobie farmę nawzajem kradniemy. A do tego to się na razie sprowadza. Jest ciężko. Jest ciężko. Bo my sobie nawzajem zabieramy tą farmę. No i w tym momencie ja naprawdę mam słabą farmę. Wow. Nie mam. Nie miałem ani flasha, ani niczego. Niestety. I zabrakło mi chociażby na takiego głupiego bumeranga. No nic. Wycofam się, bo nie mam nic. A boję się, że Fizz tutaj zaraz przyleci. No właśnie. On tu przyjdzie? Nie wiem, skupi się na farmie. Dobra. Więc mam troszeczkę fuksa, bo faktycznie zamrodziłem tam stanowczo za długo. Bierzemy to. I to. I potka. Dobra. Potrzebuję tego przedmiotu, bo skoro dzielimy się z Ashą w ten sposób, to no... Powiedzmy, że my wspólnie mamy więcej fagmy niż Miss Fortune. Załóżmy w ten sposób. Trzeba będzie uważać, że ze smokiem. 4 na midzie. To w tym momencie ciężka decyzja, że albo idę pomóc midowi, albo idę szybko spuszować bota. W tym momencie chyba wezmę się za szybkie spuszowanie bota. Bo oni się tam już cofają. Ale zaraz, czy ona tutaj idzie teraz? Idzie tutaj, no jednak. No dobrze. Czyli oni wrócili, chyba. Tak. Czyli nie jestem pewien, gdzie jest Blitzcrank. A, jest. Dobra, przyszedł. Okej, czyli oni już są na bocie z powrotem. W międzyczasie tamci się... W czasie oni się tam biją. Ojej. Widzieli ich. Holender. Jakim cudem on? Bardzo interesująco go zniszczył, tego Mastera. W sumie ciężko temu Masterowi idzie. No nie dziwię się z jednej strony, a z drugiej strony... Nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. Mam chwilę spokoju.
teraz też się będę cofał, bo to się robi naprawdę niebezpieczne. Tak, że zaskakująco dobrze sobie radzi w sumie. Zaskakująco dobrze. Co teraz? To on, dobra. Jakoś będziemy to raszować, mam nadzieję. Mam budki, nie mam podka, spuszczają mi wieże piersi. Ja się niestety musiałem cofnąć. I tam nie ma nikogo, kto by tą wieżę mi uratował teraz. No nic. Znaczy może nie zdążę spuszczać, może? Nie, niestety nie. No dobrze, no. Jak to bywa, zostałem sam. Nie mogę mieć do nikogo pretensji. Tam nie wiem, co się dzieje zupełnie. Nie wiem, gdzie jest Blitz w tym momencie. Aha, tutaj są, dobra. Ja tu jestem zupełnie sam. Nie, dobra, nie. Cofnę się trochę. Auron. Tak jak postać z Final Fantasy się nazywa. Sympatyczne. No oni w międzyczasie puszują mida. A ja się tutaj będę bawił dalej na bocie. Spuszczę tego bota do końca. Bo tam ci teraz idą im na spotkanie. Czy robią smoka? Czy zaczęli robić smoka? Zaczęli robić smoka, okej. O! Fuck! Za dużo ich tam jest. No tak. Wszyscy się zbiegli. Ucieknie. A, nie mamy tego dragona, oni go zabrali. Ojej. No szkoda. Szkoda, wielka szkoda, zabrali tego drake'a. Mnie brakuje troszeczkę na BFO, teraz będzie dobrze. Dobra. Ale to był bodajże pierwszy Drake dopiero. Niby pierwszy Drake faktycznie, no jest najważniejszy, ale z drugiej strony nie jest aż tak źle. Powinniśmy sobie dać radę. Ciekawostka, że miałem gorszą farmę. Mamy mniej killi. Ale ja już mam infinitkę, a ta tutaj jeszcze nie. To jest dopiero dziwne. Ojej. Ojej! Nie! Kurde. No i tak to jest, no ja jestem cały czas sam tam niestety, no. Żadnej asysty nie jestem. Nie jest lekko na tym rankedzie, wam powiem, naprawdę nie jest lekko. No co zrobić, no? No nic się nie zrobi. Ciężko jest na rankedzie, to już wiemy nie od dzisiaj. Zwłaszcza na Soluku. I w sumie nie wiem, od czego to zależy, bo przecież ta gra już jest tyle. I ci to są wszyscy ludzie, jesteśmy powiedzmy na tym samym poziomie, tak? Mniej więcej, czyli to są osoby, które grają już od dłuższego czasu. I się zastanawiam, na jakiej zasadzie działa to wszystko. No bo ja też robię błędy. Głupie decyzje, wpierdalanie się w nieodpowiednich momentach, za bardzo do przodu, wychodzenie i tak dalej, ale zastanawiam się, na czym polega różnica w tych priorytetach decyzyjności. Na jakim to poziomie się zaczyna? Na jakim etapie? Nieźle, ale niestety co dużo w kupie to...
jestem w stanie nic zrobić. Daj, już puszuję topa. Okej. Daj, już puszuję topa, to niech puszuje. Nikt tam do niego nie... O Jezus, smakę! No miałem jeszcze ulta. No tak, no to znowu złą decyzję, mogłem uważać. No niestety. No to była moja wina, mogłem się odsunąć. Mogłem się faktycznie odsunąć po prostu. No nie zrobiłem tego. W sumie oni mają bardzo taki AP team. Uda mu się. Dobrze. Mamy bardzo, bardzo mocno AP team z jednej strony, my z drugiej strony mamy bardzo mocno taki team... taki team do puszowania, więc... Ja idę na dół wziąć tą farmę. Czy tam nieważna ta jedna wieża. Bo jestem naprawdę niedofarmiony, powiem wam szczerze. Ale bardzo się boję chodzić samemu, bo oni mi teraz zniknęli. I może być taka sytuacja, że wyjdą po prostu tutaj na dół. I powinienem zacząć powolutku trzymać się razem z resztą teamu po prostu. I robić push na mid i tyle. Ale to za chwileczkę, jeszcze jeden item tylko. Wezmę od razu statika. Wiem, że powinien może bardziej budki, ale wezmę statika na tym, w tym momencie. Mi się na pewno przyda. I szybciutko na mida. Mam nadzieję, że uda mi się tam dobiec. Zanim cokolwiek się stanie. I pamiętać o tym, żeby tarczy używać w ostatecznej chwili. Za dużo mamy osób, które mogą mi tą tarczę zbić. I Orianna, i Blitzcrank. Trzeba uważać na priorytety. Dobra, cały czas oni są tam. Jest master. Tutaj jak mu idą te staki, stakowania. Jak mu idzie stakowanie, szybko sobie zerknę, tylko 15. Oj. Nie dałem rady. Tam jest. O Jezu! Spudłowałem, bo nie widzę. Nie! Jezu! Myślałem, że ona będzie chciała z ulta skorzystać. A oni mi coś takiego zrobili. No tak. W sumie to ten portal by się przydał. On ma 60 magic resista, i wiecie magic resistów w sumie. No ale to... Rzadko kiedy używany item, to by była zabawna gra. No może się zabawimy w ten sposób, ludzie, nie? Z Easy Portala, za rzadko używany przedmiot zrobimy, że będzie OP. Bo czemu nie? Okej. Okay. Zabawna, bardzo zabawna gra jest w tym momencie. Potwornie zabawna gra. Ciekawy jestem, jak to w ogóle tutaj wyjdzie, ale okej. Okay.
Master na soluje tego. Da radę? Nie, nie da rady. O kurde. Ale mu zrobił. O Jezu. Ale mu porobił. No on ma jeszcze tego. Nieszczęśliwa rzecz, której nie lubimy. Ja przynajmniej jej nie cierpię. Okej. Okay. Chcemy da mida. Następnie muszę mieć budki i muszę mieć koniecznie ten jeden item, który dobrze na sobie działa. Ale tam jest strasznie dużo farmy, więc najpierw farma. Najpierw farma, a później obowiązki. Smog za 3 minuty, to nie. No i co tam się dzieje? Blitz i cała reszta jest, czemu? Czemu oni tam są? O Jezu! Ostatni na polu walki. Ostro było, wam powiem. Faktycznie bardzo, bardzo ostro. Będzie 7 do 35. Ja idę na topa. Może zdążę? Nie, na bota. Na bota szybciej. No powinno spuszczać ten wiersz ze spokojem. Ma jeszcze odrobinę czasu. A teraz powinna się cofać, moim zdaniem. Jednak zrezygnowałem z kupna tego Zizi. Chociaż... Nie wiem. Nie, bo... Zależy mi mimo wszystko na tym, żeby wygrać. A ten item jednak na AD Carry się nie sprawdza na dłuższą metę. I mówiąc na dłuższą metę, mam na myśli naprawdę na długą metę. Breaking the meta. Słaby kawał. W pewnym razie staram się naprawdę być jak najbardziej spokojny pomimo całego i tej sytuacji. I to też jest taka trochę trollowa gra, biorąc pod uwagę, że mieliśmy Ashkę na bocie jako takiego supporta. Chociaż ona sobie całkiem nieźle dawała radę. On wygrał ten trade tym razem. Nie! Jezu! No i to jest najgorsze właśnie. Biedny i już go miał. Już go miał prawie. Ojej. Wszyscy są tutaj. Jesteśmy za bardzo rozpierzchnięci. Teraz przyjdzie Fizz i posprząta. No, nieźle. Nieźle go wyczuł. Nieźle go wyczuł, naprawdę nieźle. No tam niestety widzicie, nie miałem za bardzo cela, ta mi uciekła. W sumie świetnie sobie radzi. Nie wiem, kurczę, przydałoby mi się jeszcze coś. Może kupię to faktycznie. Jeszcze coś na ochronę. To będzie trzeci item wtedy. No, przydałoby mi się na pewno, bo to ratuje skórę często. Więc jasne, weźmiemy to, czemu nie? Czemu nie? Jak najbardziej jestem za.
I pomimo tego, że mamy aż supporta, to idzie dobrze. Wysyłuję? O, ze spokojem powinien. Tak. Ze spokojem powinien wysylować. No, ale niestety tutaj już nie. Bo Katarina jednak jest problematyczna. Dawno nie grałem Katem, kiedyś bardzo, bardzo lubiłem tą postać. Teraz już troszeczkę inaczej jest. Znaczy, nadal ją lubię, ale... Oj, uważaj, uważaj, uważaj. Shit. O, zginęła. Wszyscy się zebrali na midzie. Może być problem. O Jezu! Ale ona ma moc. I tak, oni już zaczęli zabierać w kupę, więc na tym polega problem, a my... A my niestety jeszcze nie. No tu nie ma gdzie uciekać już. Ech, ciężko było, naprawdę nie za dobrze to wyszło, bo żeśmy byli rozpierzchnięci i nas wzięli jeden po jednym, a ja też za dużo nie robię. Naprawdę fatalnie mi to idzie. Tym jest ten Blitz. Powinien go zabić, moim zdaniem. No, udało jej się. Szkoda, że wykorzystała ulta, ale... Może i dobrze. Może dużo magic resista. To na pewno. Kurde. Się wzięła, rzuciła na mnie. Teraz nie mam nic. Muszę się cofnąć znowu. To nie jest dobrze. I nie wiem, czy dobrze, że oni już tego dadzą radę Barona zrobić? Do dwóch? No i nie wiem. Niech Diana im przyjdzie pom... O ja, oni to czuli. Nie da radę sobie. Dała radę, ale to Diana przyjdzie teraz. Muszę iść tam, muszę iść tam, muszę iść tam. Dobra. Odpuściła. Odpuściła, dzięki Bogu. Dobra. Nadal zadaje mi potwornie dużo obrażenia, już nie zniszczyła mnie tak szybko jak tam wtedy. Więc nie jest aż tak źle. Chyba wezmę sobie te buty, przydadzą mi się. Czuję się taki strasznie powolny w tym wszystkim. I teraz faktycznie może dobrze by było, żebyśmy poszli tego... Żebyśmy poszli tego Barona. A przynajmniej w jakiś sposób coś, cokolwiek. No. Co tam się dzieje? Suma summarum, nie mam zielonego pojęcia. Jaka tam była puenta. No to powinno zrobić go. Jestem trochę greedy i teraz może być tak, że zapłacę tu życiem. Ale... Może nie.
Kata bym nie miała tutaj na musz na talerzu, ale nie podeszła. Na szczęście mam strasznego fuksa. To muszę przyznać, mam strasznego fuksa. No i mamy barana, to jest dobrze. Ja spróbujemy split pusha teraz. Strasznie długo gra się z tego robi, pół godzina już. Ponad pół godziny, zaraz 40 minut będziemy mieć na zegarze już. Już 40. Więc ciekawostka. Chyba pomoc na smoku, bo smok za parę chwil. Powinniśmy dać sobie radę ze smokiem w dwójkę. No i teraz tu już się zaczyna robić problem. Dobra. Co tam się porobiło? O jest! Snygwind. No i teraz mamy trzech. Trzech przetrwało, więc to nie jest aż tak źle. To jest bardzo dobry wynik w sumie. I spuszują tę wieżę ze spokojem, bo mają jeszcze baron miniony. Ja w tym momencie robiłem za civil supporta, zauważcie. Mają dużo czasu, mogą ze spokojem bić dalej. Jeszcze z tym... To może być endgame. To może być endgame. Ja zobaczymy, co się potoczy. Tak, to będzie już endgame. Super, udało się. No nic, dziękuję wszystkim za uwagę. Zabawna gra. No i do zobaczenia w następnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy, dobranoc. I pamiętajcie, nie ma co flamić na lolu, bo to w końcu jest tylko gra. Gra powinna bawić. Nawet jeśli przegrywacie, to czerpicie z tego jakąś przyjemność. Jakiś dobry meritum. Bądźcie lepsi.